co? Tańczyć chcę dzisiaj z tobą, patrzysz tak nałogowo za mnie. Nie złość na złoto, zamieniam złość na złoto. Napijmy się za młodą szynkę. Podam jak słowo w życiu jest wszystko po coś, co? 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 Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Rocim Podkarpacie V2. Ja witam dzisiaj bardzo serdecznie na naszej serii Bambry. I jak przystało na serię Bambry, no to nagrywamy sobie dwa odcinki w tym samym momencie. Do tego się już możecie powoli przyzwyczajać, no bo będziemy sobie tak nagrywać. Jak widzicie, przede mną stoi mój New Holland. Będziemy sobie dzisiaj mucić pszenicę. Tutaj jak widzicie sobie już wjechałem, bo tutaj ogarnąłem sobie poprzeczniak, tutaj taką hałdę małą wysypałem, bo tutaj GPS-a przed chwilą chciałem ustawić, żeby wszystko było luks pod odcinek. Tutaj jak widzicie, no pszenica, dzisiaj lecimy na słomę, ponieważ wszystko chcę zrobić na słomę, tą pszenicę. No i nowe tekstury oczywiście pszenicy są, jak widać, wszystko super ładnie, pięknie wygląda. Tutaj poprzeczniak sobie dwa razy przejechałem. Maseja na razie jeszcze nie, nawet nie jest szczepiony z figielką, także pojedziemy, jak będziemy mieli pełny zbiornik, to sobie pojedziemy oczywiście, znaczy pójdziemy sobie po niego i szczepimy wszystko luks. Jak widzicie, tutaj jest łąka skoszona, jest to moja łąka oczywiście, a to dlatego, że już wam zaraz powiem, tylko wsiądę do kombajnu, łotpole, sprawdzę, czy się wszystko nagrywa, dźwięk wszystko jest, no i spoko. Odpalamy i jedziemy. Zobaczymy, czy prosto GPS jest ustawiony. A to dlatego jest tak ustawione, dlatego jest to wszystko skoszone, że... czekajcie, GPS-a muszę na nowo ustawić, bo to wiadomo, ten GPS jest taki hajsiś tego. Pokoszona jest wszystka trawa, jaką miałem. Kurde, no. Z tego powodu, że potrzebowałem siana. No i wszystko zrobiłem sobie na siano. Chłopaki mi tam pomogli dość mocno. O, jest prosto. Chłopaki mi tam pomogli dość mocno z tym sianem. Zostały zrobione, zostało skoszone i zgrabione. No wszystko ogólnie zostało ogarnięte na pięciu łąkach, czyli tutaj jest pierwsza, 89, potem tutaj ten kawałek, tutaj 31, 222 i 224. Wyszło mi z tego trzy przyczepy właśnie te moje, czyli po 28 belek jest na każdej, na jednej przyczepie. Także no dość sporo tych belek wyszło, jestem bardzo zadowolony, bo ten pierwszy pokład poszedł w całości na siano. Siano sobie zwiozłem, no i potem od razu przewinęliśmy sobie na sierpień, żeby można było kosić pszenicę, bo nie chciałem z tym czekać. Również chłopaki tak samo, dzisiaj z tego co wiem, to Dawid będzie kosił sorgo albo coś takiego. Tutaj będzie, co on tutaj ma? Jęczmień, a jęczmień sobie tam kosi. Za chwilę się włączymy tak, żebyśmy rozmawiali razem ze sobą, więc poczekajcie. Obkosimy sobie jeszcze tutaj od razu poprzeczniak, żeby było wszystko luks. Widziałem pod ostatnim odcinkiem gospodarzy, no jestem zadowolony, jestem mega zadowolony, bo na razie jest tam ponad 500 wyświetleń w tej chwili, co teraz to nagrywamy. A nagrywamy to we wtorek 25 lipca o godzinie 16:50, więc... No jestem zadowolony z tego, co tam widziałem. Ponad 40 łapek, więc super się tam dzieje. Oby jeszcze więcej, no bo wiadomo, no o to nam głównie chodzi, żeby te wyświetlenia i oglądalność była, bo to po to się to jednak nagrywa, nie? I cieszymy wam, że wam się to podoba, nie? Tutaj po łące mogę sobie jeździć bez problemu, bo tam moja łąka skoszona, także to tam luks. Przecież sobie obkosimy. Jak widać, pszenica dość ładnie sypie, bo już mamy 50% zbiorniku, 4600. Także no powiem wam, że pszenica dość ładnie sypie w tym sezonie, tak mi się wydaje. Kawałek mamy dość sporawy tutaj, do skoszenia. Oprócz tego mam jeszcze dwa pola pszenicy, nie wiem, czy uda nam się na nie pojechać, ale to się wszystko jeszcze okaże w praniu. Nic, my sobie pojedziemy teraz w tę stronę i przełączymy się do chłopaku, że było ich słychać, wszystko pogadamy, co tam, co i jak. Także ja się odciszam i chwilę z nimi, znaczy chwilę, do końca odcinka z nimi pogadamy. Może niektórzy dobry, mają dobry. Ropy od szkoły, tak? Dobry, dobry, witam bardzo serdecznie. Witamy. No, jest Patryk oczywiście. No, tutaj chłopaki są ze mną. Tak jest, jestem i ja, jest i on.
Tak, jest. I jest klas i jest dobrze. Jest Kasper. Jest tak. Kasa sama sobie. No i ja pytałem tutaj, jak spędzają właśnie tam czy urlopy, czy właśnie wakacje, no. Mogą napisać w komentarzu. Tak jest. Czy napisali, może gdzieś wyjechaliście, to napiszcie gdzie. Momentalnie muszę sprawdzić muzyczkę. Znaczy muzyczkę. O, muzyczkę, tak? Nie, nie mamy tutaj muzyczki, ale no. Radio, żeś zahandował? Ogólnie to chłopaki, co tam dzisiaj robi to? Jokosze, Jęczmin, Nowe Pole. Nowe Pole, tak? No. A, to kupiłeś, nie? Tak, 81. Gadałeś mi ostatnio. A ty, Kacper? Żniwing. A co, żniwujesz? Żniwiczkę. A no, ja tak samo. No. Kurde, ten GPS robota. Mnie wkurza, nie? Ja nie mam. Nie chcę się ustawić tak prosto, jak ja chcę. Ale nic się nie dzieje. Bo za prosto chcesz. Za prosto mówisz. Znaczy można powiedzieć, że przez całe pole było prosto, tylko pod koniec mi się tutaj coś hasić tego. Dobra. Oczywiście klas, tak jak mówiłem, ostatni sezon u mnie. A, sąsiadów się szykuje. Co będzie następne, zobaczycie, ale powiem, że będziecie w szoku. Będzie miał bardzo piękne dźwięki, ogólnie będzie bardzo piękny kombajn. Więc na pewno będziecie zadowoleni. Ja mam pierwszy zbiornik, bo ogólnie objechałem pole dookoła, ja mam pełny zbiornik. No jest mi w typie. I przejdzie to tak samo w typie. Ja za chwilę też będę miał zbiornik. Trzy przejazdy i dwa poprzeczniaki, nie? Siadamy do Kejsiora i ciśniemy czym prędzej na pole. Jadzim z tematem. Tu jak widzicie koło gospy, po lewej stronie jest Sorgo. Jest to chyba moje najpiękniejsze pole teraz, tak mi się wydaje. Jest tutaj sorgo zasiane, no i rzeczy też koszone, już gotowe do zbioru. Ogólnie dzisiaj ten jęczmień będziemy sobie wozić na kurnik, bo kury potrzebują trochę jedzonka, więc będzie trzeba je nakarmić i tego znosić jaja, jak najwięcej oby. Ty mordo sorgo, kiedy masz do koszenia? No już. Już? Już jest do koszenia sorgo, no. No ogólnie widzowie kury, u mnie... Kury się rozłożyły, pełny kurnik jest. No to ładnie. U mnie widzowie ogólnie te pola, wszystkie po rzepaku, które miałem, no to są... Oczywiście są do zwapnowania. Także za niedługo powinien wlecieć odcineczek z wapnowania tamtych pól. Zobaczę jeszcze na tej pszenicy, jak to wyjdzie. Kumbel sobie zostawimy. Ogólnie naprawiło nam się bieganie. Nie wiem, czy tak my gadaliśmy o tym, ale... Naprawiło nam się bieganie, bo musieliśmy zaktualizować Lumberjacka. Więc kurde, teraz wszystko działa fajnie. Ogólnie to wygląda. Masę jest schowane wraz z Deutschem. Za chwilę sobie otworzymy tutaj wszystko ładnie, wrota. Cyk. Masejek sobie tu schowany jest, bo na razie był nieużywany, trochę go przemyłem i wszystko tutaj ładnie. Jeszcze wam pokażę, ile siana mi się udało tutaj zebrać. No jak widzicie, no, trzy pełne przyczepy, po 28 belek na jednej przyczepie. No to powiem wam, że bardzo ładnie tutaj jest ładnie. Tych belek, no i skosiłem wszystkie pole, jakie były, nie? Także chłopaki mi tam wszystko fajnie pomogli, ale zasiadamy do Maseja i podpinamy właśnie naszą figielkę. O, sąsiad też zakupił figielkę, ja też zakupiłem figielkę. No, ja tej twojej figielki to jeszcze ani razu nie widział. No ja widziałem twoją, twoją. Ale ty, tak w tym samym momencie chyba żeś kupili, nie? Tak, coś takiego było, moja przyszła w tym samym momencie prawie. To ty masz tą mniejszą, nie? Tak, ja mam tą 271 ASW, o kurna, że mi pierdyknął, bym te koło przebił. Ule. Straty muszą być. Ja nie potrzebuję. Ogólnie tutaj to pole też mi się podoba. Mam nadzieję, że kiedyś się wykupię i zrobimy sobie tutaj taki właśnie zaułek, gdzie będą moje pola, tylko i wyłącznie moje. Nikomu nie oddam. Wszystkie drogi przeorą i żadnego dojazdu do pulsu przodu nie będą. No, na pewno. I będzie fajnie, nie? Tak mi się wydaje. Jeżeli chcecie, żebym to zrobił, żebym kurde, jak on się prezentuje, to zostawcie łapkę w górę. Tak jest. Zapraszamy do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale. Jak i u mnie, tak i u Ząbka. I ogólnie będziemy się cieszyć. Dzisiaj chyba po tym odcinku pobiję się z mikrofonem. Z tego względu, że poprzedni odcinek
jak słyszałem siebie, jak to brzmi, to myślałem, że jestem w jakimś bunkrze i takie echo idzie. O kurde, to tego nie słyszałem. No nie jest zbyt pięknie, ogólnie mikrofon mam Blue Yeti, więc to jest mikrofon, który kosztuje 600. No w tej chwili jest drogi. Chyba z 600, bo jak nie więcej. Kosztuje. No ale kurde, będę musiał coś podziałać z tego względu, że jest to niestety tragedia, tak? Z tym mikrofonem. Więc albo opylę ten mikrofon i kupię jakiś inny, albo coś pozmieniam w ustawieniach, tak? O, w tym czasie, jak widzicie, tutaj muci, wszystko fajnie. O, ta flygiel. Tak teraz widzę dopiero tą flygielkę. O kurde, no, jest, zjechał z toru. Landara jest. Kurde, nie lubię tych lagów. Te FPS-y tutaj przy tej kukurydzy i przy tym wszystkim. No jednak, te tekstury, no jakieś tam obniżenie FPS-ów jest, nie? Wiadomo. Jeszcze ten las ogólnie, tutaj, jak się popatrzę w niego, to mnie puszcza. Ogólnie widzowie te dwa pola moje, bo tutaj po lewej stronie to z rzepakiem, to żeśmy sobie kosili, to też jest moje. Te dwa pola będę łączył. Ogólnie jest zamiar wykupu pola numer 79, czyli tamto następne co jest, i połączyć je wszystkie trzy razem. Jedną kupę, jedną całość, więc tutaj będzie naprawdę kawał pola. Więc tutaj jak najbardziej nowy kombajn. Już się sprawdzi. No. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy jeszcze na tych kawałków nie będzie, jak będzie połączony. Ogólnie tam był rzepak, tu jest jęczmień. Więc nie wiem, co by tutaj pasowało, żeby tak w miarę to grało wszystko. Myślę, że może jakaś przenicha, no może by pasowało. Może by jakaś przenicha tutaj leciała, by było na dobrze. Ja na każde pole po rzepoku będę dawał jęczmień, to już wiem, to jest pewne. No ja jęczmienia nie dam, bo tutaj na tym kawałku mam jęczmień, to by był jęczmień po jęczmieniu, nie? Łe. No, kumbań zostawiłem zgaszony, a... Znaczy, kumbań zostawiłem... Że mi nie zgasł, a zgasł. No bo za daleko się oddaliłeś, gdy wypełniłeś. A może i. No i ten. I ogólnie mówię, tutaj będzie chyba pszenica. Tak mi się coś wydaje, że tej pszenicy sobie damy. Jeszcze pomyślę nad tym, co tutaj może być. Dobra, mamy kolejny zbiornik. Pewnie. Ogólnie to widzowie, tak sobie popatrzę. No to na razie, jak widzicie, cały czas używam tylko fligielki, nie? I tamte te przyczepy, które coś tam poremontowałem trochę i pewnie ja je sobie sprzedam, te DB 12. No Metal techy. Ja je sobie najprędzej sprzedam, bo jak widzicie, one nie są w ogóle kompletnie mi potrzebne, nie? Macej, jak na razie sobie radzi bez problemu z tą fligielką i wszystko robię tą fligielką, bo trochę na nią wejdzie. I też z jednej strony lepiej mi jest manewrować, nie? Bo to jest tandem. Skrętna oś do tego, także powiem wam, że super sprawa. A jakieś pieniążki dodatkowe zawsze wlecą za te przyczepy. Także ja sprzedam te przyczepy, już pewnie w następnym odcinku ich nie będzie, nie? Bo one mi są niepotrzebne. Nie są mi potrzebne. A ta fligielka będzie używana no dość sporo, bo kukurydę na pewno będę nią woził. Nie będę wodził samozbierającą. Samozbierająca będzie typowo służyć właśnie do zbioru traw i nic więcej. Chyba, że coś na przykład w przyczepie by poszło, ale to wątpię. Także... Chodźcie widzowie, jaka miniaturka tutaj z tego jest, nie? No. Coś pięknego. Będziemy miniaturkę? No. Ogólnie tam... O kurna, żem zapierdzielił słupa. No. Header poginty, wszystko tragedia mocno, nie? Będziemy sobie jechać tak trochę, nie będę jechał w środku, tylko trochę z zewnątrz, bo jak lagi troszkę są. Chociaż jestem na serwerze, lagi, no spadki FPS-ów, nie? Chociaż jestem sobie na serwerze u domka, no to no. Jakbym ja miał ten serwer, jeszcze utrzymywał go, o, to cinko by było. No ogólnie zaczynają się dziać jakieś tutaj, nie wiem co na tej serii, bo naprawdę te FPS-y spadają. Ale właśnie nie wiem przez co, nie? No, to chyba tego nikt nie wie, nie? My największy problem mamy u Patryka na gospodarstwie. Czego? Spadki FPS-ów największy. No bo ja mam najwięcej maszyn. No. No, ale kurde, wracając do tego... No i najwięcej budynków chyba. Będę musiał coś pogrzebać albo w OBS-ie, chociaż w OBS-ie chyba to dużo mi pozmieniam. Ja jedynie tam możesz przyciszyć ten mikrofon albo coś. Znaczy przyciszysz, on jest ogólnie przyciszony... Znaczy na tym pokrętle, to jest z tyłu mikrofonu, no. Odczułość ma ustawioną na zero, nie?
nie? O kurde. No. Więc tutaj już... No nic się chyba nie da zrobić, tak mi się wydaje. No nie wiem, czemu tak jest z mikrofonem, czy taki mikrofon... Ale dziwne to jest bardzo, że ty masz właśnie takie coś, nie? Bo ja na przykład, a ty masz u siebie na mikrofonie tą taką jakby poduszkę? Nie, no ja nie mam tego. No, to sobie, to chyba musisz sobie to założyć, nie? Nie, ogólnie... Bo ja to mam. Ten. Ogólnie ja to w szafie, mam. Ogólnie w szafie mam jeszcze jeden taki mikrofon. To jest jakościowo taki sam jak twój nowoc. No. Więc może podetrę tamtą i zobaczymy, czy będzie nie za. No możesz spróbować, nie? No mój nowoc, no nie ma podjazdu, szczerze mówiąc, prawdopodobnie do Blue Yeti, nie? Ale moim zdaniem nowoc to jest super mikrofon, nie? Bo no, wiadomo, mi więcej polecił. Nie trzeba, nie? Kto mi polecił? Ja. No ty. No i Venturio. No i Venturio też. Pozdrawiamy serdecznie, jak ogląda, to ale pozdrawiamy. Ja kiedyś miałem nowoxa i go sprzedałem. Kupiłem zamiennik do Voxa, bo wyszedł nowa wersja jakby, znaczy nie Voxa, tylko coś innego. No i właśnie tam ten tylko mam szafę jeszcze, więc no. No to musisz sobie zobaczyć. Może nagrać odcinek taki testowy, żeby się sami dali znać, na którym lepiej. No, tak jest. Tak jest. A ja na pole pszczółki już pomogę, nie wiem. A ja koszę i koszę. Ja połowę już mam. W tym odcinku uda mi się to skosić. Chyba uda mi się to skosić. I pojedziemy sobie zabić ten jęczmień na kurnik, bo tam wszystko wysypiemy. Nie wiem, czy wszystko będzie. Najwyżej postawimy tam przyczepę i będzie sobie tam stała. No coś tam ogarnę na pewno. I Kejsem pojedziemy po talerzówkę i pojedziemy sobie talerzować po rzepoku. No. Ogólnie to jak widzicie, ja już połowę pola mam. Mi się dzisiaj. I co, rozgadłeś się? Trochę chyba, tak. Start odcinka był taki nieprzewidywalny, można powiedzieć. Znaczy, Zumbek ma dzisiaj słaby dzień. To ja mówiłem o tym już u siebie. Gadałeś? No. Tak, gadałem na samym początku, że nie wiadomo, co dzisiaj w ogóle z tego wyjdzie, ale jakoś się rozgadałem, To wszystko na wizji, tak? No, się, tak jest. Żeby nie ustali razem ze mną. Tak. Mieliśmy ogólnie nagrywać to dzisiaj o godzinie 11, żeby jeszcze na dzisiaj ten odcinek był, ale nie będzie. Co? Ja nic nie wiedziałem na ten temat. Nie. Jak to nie? Nic nie wiadomo. Kurde, ale sypie, 72% już mam. Nie? No i jeżeli chodzi o klasa, no to napatrzcie się teraz, bo na odcinku jest to ostatni przejazd tego właśnie klasika. Jaka maszyna będzie następna? Sami zobaczycie. No 16 to godzin polecie. Nie, a ty kiedy będziesz go kupował? Kombajn sprzedała. No 16 to godzin, ale farmingu to jest i tak sporo. Chociaż nie, no może nie jest jakoś bardzo sporo, no ale chcę nowy kombajn. Jak sobie przejdzie i pokupili, to ja też. No i ostatnie tutaj metry i koniec, To ty już pożniwa? Jęczmienia. Niż pożniwa jęczmienia, ale chodzi mi o to, że widzowie na odcinku jest więcej tego klasa. No nie zobaczą, nie? Ale to czekaj, ty go sprzedajesz teraz, na chwilę, znaczy za chwilę. Znaczy już go wystawiał będziesz? No tak, na zimę teraz będziesz sprzedawał. A, ale jeszcze masz sorgo. No tak, no sorgo skoszę, ale to nie będzie koszone na odcinku. Na pewno? Tego mówiłem, na pewno. Więc na pewno, dlatego mówiłem, że to są ostatnie tutaj metry na odcinku właśnie tego razu. No, no. Więc ostatnie żniwa na odcinku. Poza odcinkiem jeszcze będę miał do skuszenia sorgo. No i później będzie wystawiony. Nie wiem, czy pójdzie szybko, czy nie pójdzie szybko. Zobaczymy, jak to będzie. W dobrym stanie jest, wszystko w tej serwisy miał robione, wszystko jest ok. Powiem wam widzowie tak. Wszystko spawane. No, na pewno wszystko spawane. Nie żartuję. Tumcia słaby spawa. Wiesz kto okrętowy. Wiesz kto miał chrapkę tego klasa? No. Agrokuzyni, nie? A, to najprędzej. Ale no niestety już kupili. No już kupili, ale może trzeciego by chcieli. To jest sprzedaż. Dobra, my mamy za chwilę, już mamy drugi zbiornik. Czekaj, to inny dojechać trzeba.
Tak? Drugi zbiornik mamy i sypiemy. Ogólnie 20 minuta odcinka, więc idealnie. Połowa odcinka koszenia, połowa odcinka będzie talerzowania. Więc fajnie, fajnie. Więc jedziemy sobie jeszcze klasem na chałupę. To są ostatnie, ostatnie metry tutaj jechania klasem. Wreszcie no napatrzeć, no bo to są takie ostatki, tak, klasa na odcinka. No bo tak mówię, poza odcinkiem jeszcze mam troszkę. Ja to ogólnie mam taki minus, że mam jeszcze dwa pola pszenicy oprócz do koszenia, oprócz tego właśnie. Niby chciałem pojechać talerzować, ale nie mogę talerzować, bo muszę rozbić pierwsze wapno. A to jest dużo korowodu, bo muszę pierwsze pożyczyć od Kaspra wapniarkę, tego bredala. Potem załadować. No roboty jest dużo. Na razie dzisiaj mamy jeszcze cały odcinek tych żniw. I raczej to jest ostatni odcinek ze żniw w tym sezonie, jeśli chodzi o zboża. Letnie, nie? Bo jeszcze mamy potem soję, nie? Łubin. Ja nie mam. Ja w tym sezonie nie mam łubinu. No ja mam i to jest sporo. Mam tylko kukurydzę, ale to chyba wszystko pójdzie na sieczkę, nie? Na kiszonkę. Na kiszonkę. No ja kukurydzy mam zamiar zrobić na kiszonkę i na ziarno, nie? Bo mam dość sporo tej kukurydzy. Kukurydza jest zamiast owsa, można powiedzieć. Na tych polach tam niektórych był, co miał być owiec, jest kukurydza, nie? No i tyle w temacie. No i buraki jeszcze. No ale kukurydza z tego... Będzie... Kampania buraczana to będzie grubo, nie? No tutaj mamy pole, o, jestem przed tym polem właśnie teraz, co buraki sąsiad ma, jak widzicie. Tak. Tutaj wszystko ładnie. Kurde, na szybko header podniosłem. No masz tu spory kawał suszenia, nie? Znaczy, no, spory kawał tych buraków. To nie jedno pole jest, nie? Od tego trzeba zacząć. No. No. Więc z tego naprawdę będzie dużo dobra. Ja sobie kasę zostawię tutaj, gasimy ten sprzęt. O, Bipek zaczął czekać na odcinku, w tym razie go pozdrowić, tak jest. No tak, nie ma jakiś nic, jakiś starszy ton z tego pola. A ja to różnicę robiłem, bo nawet zmieniałem, więc 15 ton, no jest dobrze. Jest dobrze, jedziemy tu zawieźć na kurnik oczywiście. Ogólnie nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, kiedy jadę na kurnik zawieźć. Tak, to jest pierwszy raz, kiedy jadę coś zawieźć na kurnik. Więc fajnie, fajnie ogólnie tam raczej kupywałem pszenicę i tam sypałem, dlatego tych jajek trochę tam już się robiło. Zaraz wam pokażę, że jest pełny kurnik i jajek też już trochę jest. Na pewno jakieś tam sprzedaży grube pewnie pod koniec sezonu tego będą. Ale zanim koniec sezonu, to jeszcze dużo, dużo, dużo przed nami. No bo dopiero mamy sierpień, tu za chwilę będziemy musieli, no wiadomo. Za chwilę po prace pożniwne będzie, za chwilę u mnie będzie kampania buraczana. No, jest dużo roboty. Będą siewy, później będzie kukurydza, później no pewnie jakieś orki, coś, więc naprawdę no, borniki. Ogólnie ja w tym zwolnie chcę zrobić taką porową orkę, z tego względu, że orki na tym kanale jest bardzo mało, więc będę chciał zrobić. Może jakiś nowy płód się tutaj zameluje, więc tutaj naprawdę dużo nowych nabytków będzie pewnie w przyszłości. Na największym nabytkiem to będzie oczywiście kombajn, no bo kombajn będzie naprawdę spory, sporych gabarytów, tak wam powiem, więc na pewno będziecie się zadowoleni z tego kombajnu. Ja na razie, jak widać, no ten kombajn mi wystarcza w 100%. Nie jest za duży, nie jest za mały, ale no wiadomo, to jest dopiero drugi sezon tego kombajnu. To już także, więcej tam nie wejdzie? Także ja na razie nie mam zamiaru tego kombajnu no wymieniać. No wejdzie, tylko że ja tak gównianie trochę jeszcze podjechał. Musimy sobie bardziej tak podjechać, żeby tak trzeba cała mogła się podnieść do góry, bo tak zahaczyło mi od dachu, od kurnika. Więc myślę, żeby tak powiem, chociaż ja tutaj takie kombinacje alpejskie robię, a to wystarczyło sobie tak powiem, tak tutaj. O, pojedziemy sobie od tej strony, będzie łatwiej. Dobra, sobie tutaj teraz cofniemy i będzie gitara. Tu jak widzicie, widzowie, lagów nie ma w ogóle, bo mamy 60 FPS-ów stałe. Dlatego, że nie ma lasku. Sam las, ile tutaj zabiera FPS-u, nie wiem. To co, jeszcze mu to nie chce sypać tego nieśmiega? Musimy sobie tutaj bardziej, żeby tego kamienia nie pierdyknąć.
O, dobra. Wtypiemy. No i spoko, możemy się nawrócić i... jadę z powrotem. Czyżby pełny kurnik był? Tak jest. Pełny kurnik zasypany na przyczepie zostało prawie 5 ton. Jest dobrze, dobrze, więc zamykamy sobie to. No i co? Kur mamy full, więcej się nie da. Patrzcie. 1500, nie? 1500 na 1500. Więc jest bardzo to jak ci właśnie z jajami. Jaj jest też bardzo dobrze. Czyli 1500 kur, nie? To wychodzi, że jedna kura daje jedno jajko na dzień, nie? No to 1500 jajek dziennie. Dobra, zostawiamy ogólnie. A to jest chyba jedna paleta, nie? Nie wiem. Zostawiamy tą przyczepę tam. Na pewno tam jeszcze wysypię po jakimś przewijaniu czy coś. A teraz idziemy sobie kejsiorem po talerzówkę. Ogólnie Fenda bardzo mało używam teraz. Więc tutaj kejsem więcej robię, no ale z tego względu, że kejs ma więcej koni, no i teraz te moje... Większość moich maszyn pod Fenda bardziej pasuje, pod kejsa bardziej pasuje niż właśnie pod Fenda. No bo tak jak wiecie, ten Lemken Karat, no jedynie Fender mogę z pługiem sobie latać, ale za chwilę pług będzie inny, więc już tutaj kejs, siewnik, jedynie siewniki obu paczki, który jest czy to zboża, to z Fendem jeszcze sobie polatają. Ale Fend, jeśli spytacie cię z Fend, Fend przepaszą moje teraz. Więc... Ale ty, szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze na żadnym gospodarstwie takie, wiesz, ty masz ile koni tam? 225, nie? W kejsie. Nie widziałem jeszcze takiego gospodarstwa, co mają po 200 koni ciągnik, największy, i taki fender robi, kurde, w paszowodzie, nie? Zazwyczaj takie stukonne ciągniki robią w paszowodzie w takich gospodarstwach, nie? No wiem, wiem. Tutaj 200 koni prawie w paszowodzie jest. No jest, no ale nie mam nic innego do podczepienia do paszowozu, z tym względu, że... A czwórka robi w turze, nie? No czwórka z turem właśnie. No, dlatego sobie case'em więcej działamy niż Fendem. No i pewnie będzie się tak działo, że Fend pójdzie w odstawkę. Czy będzie sprzedany, czy nie? Raczej nie, bo będzie to... Bo jest to taka ikona serii, bo to taki pierwszy, nowszy jakby ciągnik. Nie? No ale w końcu Fendów się nie sprzedaje. No, Fenda na pewno nie sprzedam. Fendzior zostanie. Nawet z tym paszowozem może to stać. Prędzej sprzedam Case'a niż Fenda. O, tak, no ale jak widzicie, no widowie, u mnie John Deere wylądował w paszowozie też, nie? Dobra, jesteśmy tutaj na polu. A miało tak nie być. Czemu przyjechałem na to pole, spytacie? No, dlatego, że tamto pole na górze jest, tam wymaga wapna, a tutaj nie wymaga, więc dlatego tutaj przyjechałem, nie? Wybiorę sobie tutaj właśnie talerzowo to pole, a tam będzie trzeba jeszcze właśnie wapno i dopiero będzie mowa wjechać z talerzową jakąś. Dobra, my sobie tu odstawimy kombajn, podjedziemy z przyczepą, bo już skosiłem sobie to pole oczywiście całe. I ty, zobaczymy ile ton będziemy mieli wszystkiego. 16 ton mam na przyczepie. Także powiem wam, że no nawet ładnie to ta pszeniczka. Dobra, punkt A. Punkt B. Ty talerzujesz, nie? Tak jest. Tylko teraz tak. O, tak będzie? Chyba nie. Ty po rzepaku? Tak. Ty nie musisz wapnować? No tego pola akurat nie. O, widzisz, to ci się trafiło. No, więc jest dobrze. Ja tylko jedno pole mam do wapnowania. Na górę. No ja też jedno. Ja też na górach. Mamy 30 minut odcinka i mamy jedno pole skoszone. Powiem wam, że nie wiem co robić dalej, czy ja jadę następny kawałek, czy nie. Bo ja zanim tam dojadę, to będzie 40. Chłopaki, powiem wam tak, tutaj mam pole o powierzchni hektar 70, hektar 80 można powiedzieć. No to mi sypło 22 tony. O, ładnie. No nawet bardzo ładnie. No git jest. Ja się napiję wody, o. Poczekajcie, włożymy kombajn. Nawet ja ci powiem, ja z trzema przyczepami jadę na to największe pole, bo nie wiadomo co może być na pszenicy. No może... Łe! Panie! Co to ten GPS? Te siódemka i te szóstka fakty dzisiaj. To ładnie. GPS odwalił maniale. Mi też dzisiaj odwalił maniale na początku odcinka, nie chciał mi się prosto tego.
Okej, okay, ja lekko kierownicą skręciłem, bo on się, wiesz, wyłączył. Czekajcie, odczepimy sobie. Tak. Jeździmy na GPS-ie, więc jeździmy co drugi przejazd jakby. Tak się będziemy bawić na tym GPS-ie. Czekajcie, złożymy samotowidła, cyk. O, jest tutaj na tej serii, tutaj na tej serii oczywiście GPS jak najbardziej. Na gospodarzach. Już też. Już też zawitał. Ale u ciebie tylko. Jeżeli to nie mówił o poprzedniego odcinka, co tam się wydarzyło, jaki nowy nabytek leciał, bo leciał bardzo fajny nowy nabytek, to zapraszam na poprzedni odcinek na mój kanał, jak i właśnie to sąsiad, też tam fajnie dobry było. Pobuty załączymy i jedziemy sobie na następny kawałek. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy uda mi się skocić jeszcze. Ale no zobaczymy. Pojedziemy sobie pierwszy raz tą drogą, znaczy ja już jeździłem ostatnio tą drogą, ale wy jeszcze na odcinku nie widzieliście jak jechałem tą drogą, więc bardzo fajnie, że pojadę sobie tędy. Tutaj ogólnie, no case, ogólnie super sprawa case, z tymi drogami. Tej talerzówki nie czuję, ale ogólnie tam na górach to ma co robić. Ma co robić case z tą talerzówką, więc... Dlatego wziąłem case'a, bo case teraz będzie cały czas raczej szybko. To ty gdzie teraz robisz? Na 80. To jest tam gdzie... Aha, wiem. Na 80? To jest obok, gdzie kosiłem pole. No wiem, która. Tam może rzepak był. No. A ogólnie mamy takie tekstury rzepoku, jakie mamy. Znaczy ja mam takie, nie wiem, czy ty też masz takie jak ja, czy nie? Jakie? No, takie o. To żeśmy wgrywali tam kiedyś. A, no to ja takie mam. Takie może. No. Ogólnie wyszły te zielone, nie? No, a ja wolę te jednak, mi się wydaje. No kurde, te fajne są, bo tamte zielone są takie... Zielone. Za zielone, nie? Mi się wydaje. Nie pasują bo, tak. Bo nie rozrzepak, no wiadomo, jak jest zdrowy, no to są zielone, no ale znaczy, jeżeli jest... my staramy się kosić suchy rzepak, a nie z zielonymi łodygami. Znaczy nie, ogólnie jeśli rzepak jest zdrowy, to jest właśnie łodygi ma zielone, a jeżeli mu coś dolego, to takie trochę... Takie podbiałe podchodzi. Nasz jest dobry. No powiedz. Jak widzicie, tutaj soja moja rośnie. Wszystko ładnie, ścieżki są. Wsiadę, jak chcesz, jest ogólnie też miałem, ochotę na to pole. Jest tutaj pszenica na tym polu. Bardzo fajne pole. A ja na to pole, o tutaj po lewej stronie mam ochotę. Dość takie sporawe to pole. Także, no zastanowimy się, może w dzierżawę weźmiemy, albo kupimy. Jak widzicie, 145 tysięcy na koncie. Także no dość fajna sumka. Także ja się cieszę, nie? Co tam? Przyjdziesz? Ja? No. Na pewno? Tak. Łe, ja go widzę z daleka, patrz. Mnie? Nie, go. Aha. Ja ale po drugiej stronie mapy, można powiedzieć. Naokoło. Kurde, czemu Kasper nie mogłeś mówić wcześniej, co bym tam podjechał do ciebie, jak jechałem? Mogłem mówić, ale... Ogólnie to tędy rzadko jeżdżę tą drogą, bo zazwyczaj jeżdżę tamtędy o właśnie polami na skróty, a tędy to rzadko bardzo, tutaj jakbym miał ja pole... Ja tam mam to... pole w dzierżawie, więc... Ale no tutaj masz, wiem. No. Tutaj mamy na wprost drogi właśnie kawałek, taki no dość mały, także wjedziemy sobie tutaj. Tylko nie wiem, gdzie, czy będzie się gdzie rozłożyć. Bo jak nie, to będzie ciulowo, a nie, to tutaj... Ogólnie tak jak mówiłem, to pole tak, będzie to łączone, tu... więc tutaj będę musiał sobie z pługiem wlecieć i przeorać tą miedzę. No i tutaj będzie... Ciężko się tu będzie rozłożyć. Poczekaj, to może tutaj... Na razie tak, tylko talerzówą sobie tutaj kawałek tej miedzy wzruszę, żeby tutaj pługiem trochę łatwiej było, ale dobra. Tutaj nie przejadę. Dobra, musimy jechać na następny kawałek, może tam się uda rozłożyć, bo tutaj mamy... Musiałbym jechać od drugiej strony pola drogą, ale jak już skręciłem tu, to już jadę tutaj, nie? Te maszynki na tej serii bardzo fajne się zaczynają tutaj pojawiać. Ogólnie ta seria ma takie maszyny bardzo fajne moim zdaniem, takie polskie gospodarstwo to jest. Tak średnie, nie? Tak jak u mnie, nie? Średnie polskie gospodarstwo. Mm-hmm. No. Nie rozbijamy się jakoś superowo. A moglibyśmy. A moglibyśmy, bo można by było. Więc no. Tutaj się rozłożymy zaraz na polu, bo
to jest chociaż nie wiadomo, zobaczymy co pokaże następny sezon, nie? Bo jeszcze te przewidywania, które tutaj mam, jeśli chodzi o te jajka i tak dalej, to tutaj naprawdę może być grubo następnym sezonie, nie? Ogólnie wiatr mamy na to pole tam, ale nie będę miał się gdzie rozłożyć. Możliwe, że kupię kombajn do zboża i kombajn do buroków, no nie wiem, zobaczymy. Bo sumcia to już wtedy zaszalejesz. Choć kombajn do buroków jest bardzo drogi. I co by tutaj się z tym wiązało, to bym nie kupił nowych kawałków pól. A tutaj chcę bardzo w pola iść, więc tutaj raczej wszystkie pieniądze, które będę miał z jajek, pójdą w pola. Jak już będziesz miał są. A wszystkie pieniądze, które będą z buroków i z upraw takich, to pójdzie w kombajn. Jak już będziesz miał sumcia takie maszyny, znaczy na takie maszyny trzeba mieć pola, o. No wiem. Więc no. Więc najpierw pola, tak jak mówię, wszystkie pieniądze, które zarobię z jajek, pójdą w pola, a pieniądze, które zarobię z buraków, z mleka, z no ogólnie z upraw, to pójdzie wszystko w kombajn, nie? No kombajn drogi, więc będzie trzeba na pewno za niego jakoś tam, na niego jakoś uzbierać, nie? Tak jest. No i jeszcze sprzedaż tego kombajnu. Ja nie wiem, ile dostanę ogólnie za ten kombajn. Dobra, mamy 36 minut odcinka, no to 4 minuty nam zostało, w tym momencie się rozkładam. Też mam 36. No bo my wystartowaliśmy w tym samym momencie, nie? No. Dobra, cyk, lecimy. Lecimy. Ja do końca odcinka zdążę to pole stależować. Łe, to ładnie masz. Ja bym mógł jeszcze, kurde, nie skoszę tego pola do końca odcinka, bo to jest taki mały, ale fajny kawałek nawet. To jest oczywiście nowa dzierżawa. Nie, nowa dzierżawa. To jest nowe pole, które kupiłem w tym sezonie. No jak widzicie, te pola po lewej, na wprost mnie teraz, to są w tej chwili, kurde, ale żebym siulowo pojechał, nie tym, co trzeba, ale dobra. Te pola tutaj, jak połączę to wszystko, jak kiedyś kupię, bo jest taki zamiar, no to powiem wam, że będzie dość fajny kawałek. Więc... super sprawa, co tam? Ogółem ty bierzesz coś na słomę? Czy... ja pszenicę wszystko robię na słomę. W sumie tak jak sam, tak samo robię. No. Pszenica głównie poszła pod słomę, nie? I resztę to powiem, ten ja to na sprzedaż. Ja bardziej biorę na sprzedaż tę słomę, bo może tam połowę sobie zostawię. Chociaż zobaczę, jak to wyjdzie ze słomą, z balotami, ile zrobię, bo to nie wiadomo, bo pod chałupą mam dość sporo tej słomy jeszcze z tamtego sezonu. Z tamtego sezonu powiem wam tak. Z tamtego sezonu słoma jest nietykana. W ogóle. No, także ja raczej ta słoma, co ją robię w tym sezonie, albo pójdzie na sprzedaż, to jest najbardziej prawdopodobne, albo nie wiem. Ja też tak mam ogólnie, że tam stoi ta słoma i stoi i nie wiem, co tam zrobię z tą słomą, czy ją sprzedam, czy nie. No nie wiem, ze słomy jakoś super wielkiego zarobku no nie ma. Nie? No. No może nie, no ale zawsze to coś. Na paliwo. Kurde, się włączyło coś. Dobra, opuszczamy ostatni przejazd po przeszniach z tamtej strony i mamy koniec tego tutaj talerzowania, koszenia i talerzowania, bo tutaj obok od razu kosiłem, teraz tutaj talerzuję, więc jest literowo i za tak chwilę talerzujemy sobie ten po przeszniach, to przejedziemy się do Kaspra po drodze. Też bym skoczył do Kaspra, ale kurde robota jest. Tak, speed jest. A ty Kasper co robisz na tym dużym polu? No, dopiero zacząłem dwa przejazdy. Łe, to pani. Dwa dookoła. A ci powiem, już sypię, już chyba drugi zbiornik przed chwilą. Ty masz ten większy header, nie, Tero? Tak, 7-6. No, teraz inwestował. Teraz to szafkuje tam. No, ale robotka idzie teraz. Ja jakbym miał większy header do tego Newfoundlanda, to ja bym się na kotpie nie zmieścił. Ej, ale ci powiem, tam nie ma chyba już większego headera, ty masz największy proszę. Musiałbym wiatę dostawiać większą na header. A to jest do twojego kombajnu, to jest największy, czy...? Do mojego? No. Ja mam największy, jaki się da. O. Bo ile tam było headerów do tego? Trzy.
3. No. Ja miałem 2 do wyboru. Najmniejszy miał wtedy coś. Do wyboru był. Ale ci powiem, to jak coś sobie nie wygląda z tym holami. Ajoj! Dobra, mamy stależowane to, więc ciśniemy do Kacpra. Będziemy, że tutaj jest to... No, dobra. Trzeba zwolnić, żeby tutaj w kukurydze czasem nie wlecieć, bo tutaj taki zaułek jest kukurydzy. Trzeba uważać. Nie są tutaj, żeby tutaj w lewo. I pojedziemy, że tutaj przetniemy się przez środek po... I już jesteśmy u Kacpera. Kacper jest tam ze strony, ja sobie tutaj stanę. Teraz widzicie tutaj trochę nie dosiął od wiedzy. Ja już mu to na wiosnę gadałem. Więc idziemy się, przejdziemy do niego. Kurde, nie no, kawał płatka jest. Kurde, fajnie to wygląda, jak się czujesz, prześrodek już się przeciął. Kurde, nie no, ta szerokość tutaj robocza już jest widoczna, nie? Jest widoczna. Z tego względu, że... Powiem, lepiej się robi, bo... Jakie spoko sumy, a jak daleko jest następny, nie? No fajnie to wygląda. Jak tam sypie ci się spytam? Trzeci zbiornik, w sumie to jest niecały zbiornik. I zaga będę leciał. Kurde, ale tą branterę oszczowną. Ja umyć muszę. Ale chodzi ci, że mam przemalowaną na czarno, czy co? No nie no, kurde, uwalona jest jak trzeba. Zobaczcie, jak to jest połaś. No mój New Holland był myty, nie? Ostatnio po żniwach rzepaczany. Ale dalej jest już brudny. Nie? Ogólnie do takiego czegoś, czy taki kołaci pól, będę też dążył. To już niedługo. Ogólnie to pole wymaga ci wapna. Więc ogólnie to tak, widzowie. Takim widokiem, jakim zaczynałem odcinek, takim będę kończył. Więc ja oczywiście kończę odcineczek, bo jest już prawie 42 minutki. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapeczkę oraz subskrypcję na kanale. Chłopaki się też mogą z wami pożegnać. Na razie, na razie. I my też się żegnamy z domka widzami. Trzymajcie się, do następnego odcineczka. Na razie, cześć.